Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Sniper Elite 5, gdzie wyruszamy na misję czwartą, wojenna fabryka, gdzie postanowiłem wprowadzić małe zmiany w naszym uzbrojeniu, tak żeby nie było, że cały czas biegamy z tym samym, więc Sherem-1 na GWR 1943 został podmieniony, trochę głośniejsza broń, trochę mniejszy zoom, ale zakładam, że fabryka, no to nie przyda nam się nic dużego, jeżeli chodzi o powiększenie oczywiście, czy przybliżenie. M1A1, tu moglibyśmy się pobawić, ale nie dają nam w sumie wiele możliwości. No i tę fajną broń, 14 metrów zasięg, tak, wymienimy na M1911, będzie głośniejsza, ale może znajdziemy cichą amunicję, do tej pory zawsze znaleźliśmy gdzieś na początku. No a druga sprawa, może będzie skuteczniejsza w boju, bo no szybkostrzelność marna, ale o, a to mamy większą siłę ognia. No myślałem, że takie coś to lepiej załatwi tematy. No ale zobaczymy. Trudna obsługa. A, i dorzuciłem sloty na granat. Mam nadzieję, że uda się wszystkie uzupełnić i będziemy mogli biegać z 9 granatami docelowo. To by było coś, co nam by się tu w fabryce przydało. No ale zobaczmy. W tej fabryce produkowane są części na potrzeby Krakena i nazistowskiej machiny wojennej. Zniszczy główny piec, aby zatrzymać produkcję. The summit at Beaumont Saint-Denis revealed that Operation Kraken is some kind of Nazi superweapon. Construction and development appears to be spread over multiple sites. Somewhere in France is a facility where they're conducting advanced propulsion and weapons testing. Its location is unknown, but the resistance know the countryside better than anyone and are confident they can find it. Additionally, the Kriegsmarines are preparing a field test of some kind of prototype in the English Channel. First, we're going to strike Operation Kraken's key production line at a factory in Marchesac. I'm regrouping with the Resistance and the US Rangers there. If we act quickly, we have a chance to stop Operation Kraken before it's too late. So we agree. Carl hits the factory. I prep the boat to Guernsey. Marie recons the countryside to find this research facility. Mm-hmm, oui. Agreed. Like hell it is. Our mission is complete. We've done our job and paid the price. We have our orders to return to England, and SOE promised to get it done, and I expect you to honor that commitment. Look, I'm sorry about your men, but... But nothing. I was told your outfit was professional, but Fairburn, who... Don't forget, is the reason we're stuck here in the first place. Waltzes in with week-old intel, and you drop everything to help him, what, chase rumors? I'm not the bad guy here. If you need to blame someone, blame the Nazis. Hey, who the hell do you think you are? Just a soldier. Like you. No, not like me. No, sir. I follow orders. I go where I'm told. I do what I am told. Operation Kraken could win the Nazis the war. We have more information than London does, and every second we waste following protocol helps the enemy. Every person you lose in this war should make you want to fight more, not less. The great Carl Fairburn. He's gonna win the war single-handed, even if it gets everyone else killed. You're a dangerous, insubordinate glory hound! If you keep this up, the whole town's going to hear you. You can help or you can get out of my way. Your choice. Back up. We're out of here. We can't persuade you to stay and help. Orders are orders. Very well. I said I'd get you back to Blighty in a while, but we'll lose the tide if we don't leave right now. I'll lead the way. Once you've dealt with the factory, meet me tomorrow night. I'll get you to Guernsey by hook or by crook. I'll be there. It's a good job you like working alone, Monsieur Shadow. Monsieur Shadow, podoba mi się to. Gato, ciasteczko takie trochę, nie? Czy sobie torcik. No. A, nieistotne. A nie, gdzie? My jesteśmy tu. A jakie cele mamy na czerwono? Musimy się spieszyć? Zabij Enrolisia za pomocą szczurzej bomby.
Tylko musiałem znaleźć szczurzą bombę, a ogólnie to też jego załatwić. Zniszcz stalownię i zbadaj stalownię, zbadaj główny piec, zbadaj koksownię i przeszukaj magazyn. No i teraz się zastanawiam, bo do magazynu nam nie po drodze, ale tu mamy tę misję na czerwono, którą warto wykonać szybko. Znaczy, zastanawia mnie, bo tak, jeżeli wykonamy tę misję według zaleceń, dostajemy w nagrodę ten pistolet. Ale nam zależy głównie na tym, żeby tego Enrlicha po prostu zabić. A czy dostaniemy spluwę, to już jest inna kwestia. Dobra, lecimy tam. Czyli zaczynamy tu od strony magazynu. Oj, to będzie skomplikowane. Główny piec, stalownia i na koniec koksownia. Zobaczymy, co nas tam czeka. Pokaż, czy masz tyle granatów. Oj, a czemu miny? Znaczy fajnie, bo dostaliśmy 3 granaty na start, ale liczyłem na 3 sloty na 3 granaty. Czuję się trochę oszukany. Tutaj też jakoś mało tej amunicji. I my mamy z wami współpracować. No cóż. Ciekawe, czy w takim razie jakby wziąć 4 granaty, to byśmy dostali dodatkowe slot. To jest szczurza bomba. Straight out of the playbook. I'll put it to good use. No, fajnie. A, rozumiem. Pewnie będziemy mogli ją podłożyć tak jakoś w ramach misji, a niekoniecznie, że coś z tego nam tu w ekwipunku się wyświetli. No dobrze. Obeszliśmy wszystko. Żadnych sekretów. Zmykamy stąd. Wow! The man on the inside, but he has outlived his usefulness. Name's Erlich. He's been giving us bad intel for weeks now. Erlich. SOE want him dead too. His bad intel's finally caught up with him. Jedni nazywają go Erlich, drudzy Erlich. You must get to the factory over the river from there. Beats hiding in the back of another truck. No nie ukrywam, że najchętniej to bym tu na tym dachu postał z nimi. Ustrzelił wszystkie problemy. Co to jest 300 metrów dla nas? I wtedy dopiero leciał do... tam na miejsce, ale ani luneta nam na wiele nie pomoże, ani śmierć tego gościa, ale znów przyznam, że no tak twórcy mocno się nastawili na takie mapki małe, jeżeli chodzi o cały obszar terenu, ale duże, jeżeli chodzi o miejsce, po którym możemy biegać. O! Ważna rozmowa. Co z tą ważną rozmową? Keine Ahnung, was mit dem anderen ist, aber einer wird gerade beim Versanddepot getestet. Was hätten kleine Kinder ein neues Spielzeug gekriegt? Keine Ahnung. Co powiecie na... Nie ruszaj się. No właśnie. Dobry początek naszej przygody, tylko ten karabin... Nie, bo... Kurczę, na dole mogę ich zobaczyć. Ale jakiego backflipa wykręcił. To jest coś. Nikt nic nie słyszał, już robi się miło. Gorzej, że jeszcze ktoś jest w pobliżu. Tam mamy łom. To w ogóle zastanawia mnie cały czas, dlaczego tak szczędzą na naszym wyposażeniu. No kolego, gorzej nie mogłeś wylądować. Może dlatego jest oznaczone jakoś tak. Myślę, że trzeba było go przeszukać raz jeszcze. Może miał coś więcej. Masz granat do zwrotu? Szmuk do rzeki wpaść. Cicho jest skutecznie. Bierz łom. Karl? Just what I need. No fajnie, bo można się tak zgrać z tym tutaj naszym głównym bohaterem. Korle, Karl, nie wiadomo, o co chodzi. Dobra. Chwilowe... Is there another way into the factory? Whatever I do, better keep it quiet. I don't want to raise the alarm just yet. Chwilowo jest cicho. Zresztą w ogóle oznaczyli nam, o właśnie, tamten teren. Co to było? Okolice magazynu patroluje samochód opancerzony. Mamy chyba minę na to. Nas głównie interesuje ten punkt, tak? W pierwszej kolejności. Jest jeszcze kawał drogi, nas tam czeka. A nie ma się co spieszyć. Dobra. Oni lubią tak czasem przy ogniskach siedzieć. Musimy uważać.
I te gołąbki. Tak, gołębie. No. One też czasem jak się ruszą, to nagle. O! Co się tam dzieje? Dein Problem ist halt, dass du nicht der Sohn eines Reichsministers bist. Ja, das wird's wohl sein. Übrigens, schon gehört? Jemand hat die Flasche Whisky gestohlen, auf die Hans so stolz war. Wann ist das denn passiert? Sobald ich wieder in der Kaserne bin, sag ich einfach, die Resistance war's. Hehe, tak zwałaś. Ej, granat weź wybuchnij, bo zaraz nie będzie przy kim. Podoba mi się tak, kolega się wystraszył. Granatem. No dobra, nie musieliśmy to tak rozwiązać, bo kolega chciał donieść się na ruch oporu. Gorzej, że ktoś może ciało zobaczyć. Tam jedna osoba bierze, biegnie. To już się powoli zbliża do tego, ale... Bo kusząca opcja jest taka, żeby do nich strzelić, jeżeli podejdą sprawdzić to ciało. Z drugiej strony mamy... No, trochę czasu kupione. No! 90 metrów. Pytanie, czy to jest tylko jeden gość, bo jeżeli on jest sam, to warto było go ustrzelić. Wygląda na takiego, co by mógł stanąć nam na drodze. A tego byśmy nie chcieli. No i jak ładnie. Le soldate. Zawsze mamy ten nowy pistolet jeszcze do sprawdzenia. Kto tam to widział, czy słyszał? To jest ciekawe, dokąd oni lecą. Jakby dali wyciszone, w ogóle z lunetą jakby dali. Dali coś sensownego, może od tego zacznijmy. Jest granat w końcu, no. Otwórz łom. Tylko pamiętaj, żeby go nie wyrzucać. Łom to nie jest jednorazowa sprawa, kolej. O, ładunki wybuchowe. Granat. Już pełno? To pokazuje tylko jedną rzecz. Nie wiem, czy chciałem akurat tę broń brać. Ale to pokazuje to. Can't find anything else. Zdecydowanie za mało tych granatów użyliśmy do tej pory. Nic lepszego nie wymyślimy, ale chyba droga chwilowo dostępna. Jak my tę czużą bombę tam podłożymy? Nawet nie ma co przeszukiwać, kolegi, bo nie wiem, jeżeli nie ma cichej amunicji, to w sumie nie ma niczego, co by nas interesowało. Chociaż bandaże może, no zmieniłem bandaże na granaty, bo uznałem, że rzadko z nich korzystamy, a są rzeczy ważne i ważniejsze. Ciekawe, co oni tu badają. Kto bada? No, że... Praktycznie ten znak zapytania, ale nie widzimy, gdzie to jest. Dwa znaki zapytania. Tylko, że jak to ten wóz opancerzony właśnie. No i tu jest kolejna smutna wiadomość. Mamy pnącza. Ale też ludzi zainteresowanych okolicą. Dobra, udało nam się wbić. Niepostrzeżenie. Amen. Time to go to work. Got to take out the factory, then find the Kraken shipping manifest. Chodź, masz manifest? Nice work. Wiadomo, że nice work, bo to nasza robota. Tak się zastanawiam, bo moglibyśmy tu wyjść. Gdzieś faktycznie ten wóz jeździ. Zaktualizowane informacje. O co? Wskazał to miejsce jako odpowiednie do punktu rozpoczęcia misji. A, czyli co, w przyszłości moglibyśmy tutaj pewnie startować, żeby już nie iść całej tej drogi. Nie no, świetny jest ten zwiat, świetny. Wcale sami na to nie wpadliśmy. Jeszcze ile tutaj można się ekwipunku dorobić? No pewnie te zadania... Przeciwpancerna. Miny, dajcie, o, mina, serio, kolejna. Zwiat taki trochę nieogarnięty. Pewne rzeczy sami byliśmy w stanie dojść, czy gdzieś tutaj zauważyć. O,
Miejsce rozpoczęcia. A, to teraz mamy miejsce rozpoczęcia zaliczone. Okej. Okay. No to fajnie, że tak to działa. Jeszcze jakieś papiery. Ej, papiery. Papierem byte. Byte. Sza. Byte. Shoots at rats, huh? Might not be as smart a move as he thinks it is. Nasi wspólni znajomi donoszą, że podobno Matthias Ehrlich nie jest nam już potrzebny. Ostatnie uzyskane od niego informacje też były bezwartościowe. Najwyraźniej gra na dwa fronty, żeby ratować skórę. Wiedziałem, że nie wolno mu ufać. Teraz trzeba go dla przykładu sprzątnąć. Strasznie boi się szczurów i zawsze do nich strzela. Nawet do martwych, więc czas wyciągnąć z piwnicy plastik na starą, dobrą, szczurzą bombę, jak na agenta SOE przystało. Podrzućmy mu ją i dureń jeden sam się wysadzi, gdy z bliska strzeli do gryzonia. Obyśmy tylko znaleźli jakiegoś szczura. No i idealnie, jesteśmy blisko. Podrzucimy mu szczurka. Będzie piękne, w sumie to... Wypadek, tak. Sam siebie zabije, jakby nie patrzeć. Zakładam, że to jest w miarę bezpiecznie. A ewentualne problemy kryją się dopiero tam... Gdzieś wewnątrz stacji już. Pytanie, czy uda się tam wbić bez problemu. Lamp, oj, tu jest snajper. No i to już wygląda mniej fajnie. Czyżby to był nasz cel? Trochę tak się to prezentuje, ale jak my mamy umknąć przed wzrokiem snajpera? Nie mamy broni, dzięki której dałoby radę go ustrzelić. No Matthias to pewnie ten w czapeczce, tak? To jakoś nie dziwi. Chyba, że wrzucilibyśmy im tą granat. Tylko czy jesteśmy w stanie to tak rozwiązać? Jakby wleciał do góry. O! Gorzej tylko... Ej, nie no, chyba wyląduje tak, ma wylądować. Gorzej tylko jakby... Wystraszyło to naszego kolegę i nie podrzucilibyśmy mu szczura. Ale może nikt nie zauważy, że wieża padła. Ktoś usłyszał wybuch. Nie jest to wielki... To powinna być granadier elite albo coś, a nie snajper, patrząc na to, co się tu dzieje. Gorzej, że czasem przejeżdża to ten ciężki wóz opancerzony. Właśnie gdzieś jedzie. On tam. Okej. Okay. Chętnie podłożyłbym mu minę. Już tak sobie sprawnie jeździ. Ktoś tam obserwuje okolice, niestety. Panie... Nie wiem, czy mina wystarczy na taki wóz. Tędy jeździ? Przekonamy się niebawem. O, gorzej, że chyba wraca. Samochód można uszkodzić tylko w swoich punktach. Aha! Gorzej, że obudził wszystkich w okolicy tym ruchem. Świetnie, panie samochód. Jak to wygląda z perspektywy naszej misji? Będzie chciał, ale jeszcze nic straconego, tak? I nie możemy tędy przejść? Karl, tak cię szanowałem, tak cię ceniłem. W sumie no ustawili go tak, że moglibyśmy mu strzelać w te słabe punkty teraz. Ale może spróbuję podrzucić naszemu koledze szczura. Nie no, gorzej wyjść nie mogło. Gdzie ma słabe punkty? Jak rzucimy mu granat, to rozumiem, że też nic to nie zmieci. Jedź dalej już. Czy o tyle dobrze, że stawiając mu tę minę w przyszłości, łatwiej nam będzie... Gdzie ty masz słabe punkty? Łatwiej nam będzie trafić w taki punkt, jeżeli tam rzeczywiście coś by było. W sumie mieliśmy amunicję przeciwpancerną do tego, o, cichego pistoletu, może nikt nie usłyszy. O, piękna, jakby mina go nie załatwiła, ale tutaj takim... A, już widzę, gdzie możemy się przykleić. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie... Coś tam cieknie. Bo moglibyśmy załadować mu ładunek. I on nas nie widzi, jeżeli wieżyczką się nie od... kręci. To by była dopiero akcja. A, niech sobie tutaj się dłużej bawi. Musimy uciekać, oj. Chciałem powiedzieć, że nie wyszło trochę, ale patrząc na to, jak to... Wszystko się potoczyło, to chyba poszło całkiem nieźle. Czekamy na wybuchy. Aha. Byte. Liczyłem, że to będzie jakieś takie... niesłychane doznanie. Wizualne.
Tu nam byte. No dobrze, kolega, już się nie interesuj. Ktoś idzie to sprawdzić? Muszę uważać, bo te krzaki nas nie chronią niestety. No dobra. W każdym razie wóz pancerny załatwiony. Teraz musimy jakoś się dostać tutaj, podłożyć szczura i będziemy w domu. Zobaczmy, co ci nam to zostawili. O! To się może przydać. To się raczej nie przyda. Guess I grabbed everything useful. Po co im te wabiki na górze? No dobra, ale wszyscy wrócili do swoich obowiązków. To cieszy. I gdzie to jak można wejść do kolegi? Przez komin mu tego szczura wrzucić? Chyba tak to nie zadziała. Gorzej, że ktoś jeszcze idzie tam. Dobra. No chyba, że mamy się zakraść do niego jakoś od tyłu. To by można było zaminować. Jest też jakaś opcja. Włam się. No ale to jest bezpośrednio. Przed nos byśmy się włam... Oj! Oj! Zakładam, że to nie jest wyjście z sytuacji, tak? There he is. Najgorzej. Ach, to on! Been playing both sides off against the middle. Time to put a stop. Sounds like I've got Mulder's attention. Well, it's nice to be wanted, isn't it? Nie ma tu nikogo! O kurczę. Tylko gorzej, że za naszymi plecami też był człowiek. No szczura nie widzisz? No niech się odwróci. Tam masz szczura. Woher sollte ich wissen, dass sich die Resistance in dieser Kneipe... Nie patrzcie się na nas, ludzie złoci. Da draußen ist nicht. Warum bin ich in diese Kneipe gegangen? Ich musste ihnen sagen, wo die Deponie ist, um meinen Hals zu retten. Ich hätte das mit der Resistance für mich behalten sollen. Najgorzej, że jak on odpali tego szczura teraz, jak się wystraszy i wystrzeli, to ta ekipa się na bank odwróci w naszą stronę. Dobra, poszli sobie. Woher sollte ich wissen, dass sich die Resistance in dieser Kneipe versteckt? Ich wollte doch nur ein Bier. Die Gestapo hat sie nicht gefunden, aber ich bin blindlings reingelaufen. No nie odpuszcza, widzę, że naczekamy się, nie? Kolega zrezygnuje z tej swojej warty. Łatwiej by było go ustrzelić normalnie, ale... Oh Mann, ich bin aufgeschmissen! Was Möller wissen will, kann ich ihm nicht sagen. Vielleicht erfinde ich was. O, o! Drzwi, chrońcie nas. Mam obawy, że kolega nie wskoczy po tego szczura. Hallo, o, ruszył! Halo! Könnt ihr mir sagen, wie euer Phantomheld heißt? No nareszcie, halo, halo! Und welche Schuhgröße er hat? Die Ostfront klingt mittlerweile immer verlockender. Jak on mógł go nie zobaczyć? My się chyba nie doczekamy tego szczura. Oh Mann, o jest, a nie. Was Möller wissen will, kann ich ihm nicht sagen. Vielleicht erfinde ich was. Eine Ratte. No nareszcie, eine Ratte. Weg mit dem Schädling. Nareszcie. Ej. Rat kills a rat. Poetic. Podoba mi się to, że w sumie tak ruch oporu miał strasznie w nosie to, że coś tu wybuchło. Możemy jeszcze więcej szczurów położyć? Już nie mamy. Wybuchło to wybuchło. Po co drążyć temat? Przeszukaj. O! That's all. Teraz tak, moglibyśmy albo koledze zostawić pułapkę, albo... Jak usłyszał wystrzał z wyciszonej broni? A zabito oficera, trochę szkoda. I jeszcze kłódkę. Mamy. Trzeba było to wysadzić.
Zmień, tak, 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 tak. I spadamy stąd. Dajmy im chwilę się ogarnąć. W sumie możemy zaminować to. Mina talerzowa, to tego nawet nie szkoda. Nie wiem, czy nie szło tego na oficera tak tutaj ogarnąć. A to co to jest? Otwórz łom? Odcięć zasilanie. A, w sumie by im... Też możemy... Jest dużo rzeczy do zaminowania, ale chyba wolę im zasilanie wyłączyć. Być może właśnie byśmy tą latarnię tu odcięli, ale to tyle. No, ja bym chętnie wrócił do tego kolegi jednak, bo często u oficerów mamy fajne dane do ściągnięcia, ale jak widać, cała ekipa się zleciała z okolicy tutaj. No i później byśmy mogli wskoczyć do tego magazynu. Ale niech najpierw się wysad... Oj, 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 to nas nie zobaczy. Dajmy im chwilę, żeby wbili do generatora i my zaraz zejdziemy tam do oficera. No, ktoś idzie chyba zrobić nam prezent. I ten generator nie działa. Nie! No zobacz, jak on tam nierówno pracuje. Zajrzyj pod klapę. Kurczę, trzeba było tam załadować minę do tego odbiornika. Ale może ten generator go zainteresuje. No zazwyczaj te zaminowane przedmioty... No, 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 widzisz? Idealnie. Idealnie. Gorzej tylko kolegów zawoła w ten sposób. Ja mam wrażenie, że dzisiaj nam te ładunki wybuchowe to... No, no, no nie rezygnuj z marzeń! No! O tak, o tak. To możesz zrobić. Dzisiaj te ładunki wybuchowe to jakieś takie trochę niemrawe. Ile można czekać na kabum? No, no. Ha, jak nie działa, to nie działa. Po co drążyć temat? A mogliśmy w sumie odpalić generator, żeby tu ich snajperki usuwać. No nareszcie. Ktoś usłyszał wybuch. No niemożliwe. Co to masz? A, zamień wyciszony. Nie, nie, nie opłaca nam się zająć wyciszonego. Dobra, nie wiem, czy ktoś będzie chciał podlecieć, co się stało z kolegą, zobaczyć, bo my byśmy mogli też wbijać już powoli na Rambo. Zrobiliśmy po cichu, co chcieliśmy. Zastanawiam mnie, czy ktoś będzie chciał jeszcze zbadać ten wybuch, co tu się wydarzyło. Gdzie tych ludzi mamy? Bo kropek nie brakuje. Tam jest kropka, tam jakby jakaś kropka była. Ona mnie oznacza. Dobra, no nikt chyba nie będzie szedł za tym gościem tutaj go szukać. Weźmy to. Ile oni tych granatów tu nam rozdali? Zobaczmy, co pan oficer miał przy sobie. To by było dla nas dość ważne. Oja! Jeszcze lepsza opcja. Szybkostrzelność gorsza, ale ta broń może być, co prawda tylko 8 strzałów, tam mieliśmy więcej, ale może być mocniejsza. Panie oficer, mina talerzowa? Dobra. Z drugiej strony tam fajne ryjki by mogły iść z tego, no ale zrobiliśmy misję poboczną. Jeszcze zobaczmy, czy to jest, nie jest jakoś ładnie odznaczone czy coś. No ale mamy. Mamy to. Teraz czas przeszukać magazyn. Gorzej tylko, że kręci się wokół nas sporo ludzi. Nie wiem, kto jest problemem. Tu widzieliśmy wcześniej, że też jakieś patrole lubią chodzić po okolicy. Akurat się napotoczymy na patrol w momencie, gdy będziemy... Tu w centrum to trochę słabo. No fajnie, że wyeliminowaliśmy też ten wóz, który był dla nas... Oj, 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 pewnym problemem. Gdzie nas tam widział ktoś? Tam? Oj, oj, tylko tu by się przydała amunicja przeciwpancerna chyba na takie rzeczy. Ale możemy spróbować, może nikt tego nie usłyszy. No nie ukrywam, że dzisiaj ten początek naszego zadania to pełen takich rozrywkowych elementów. Całkiem fajnie, jak to rozwalamy. Jedyny problem, że strażnik patrzy się w naszą stronę. I to nie jest jedyna osoba w tym magazynie. Pozostałych chyba... Ej, tu uważaj! Ale się wychylił. Przeszukaj magazyn. Myślałem, że ktoś idzie przeszukać magazyn. No gorzej, jak on tak cały czas w tę stronę jest zwrócony. A nie, nie jest cały czas. Trochę na ryzyku idziemy na górę. Ale mam nadzieję, że tak samo jak długo się patrzył w tę stronę, tak samo będzie długo zaglądał tam, gdzieś.
kto słyszał? No to mamy wyciszoną broń, żeby słyszeli, jak strzelamy? Oj, na dół! Gleba! Gleba! No. Kurczę, tego nie wziąłem pod uwagę. Co prawda słyszał nasz strzał. Jak widać, wyciszone to nie znaczy, że całkowicie bezgłośne. Nie, ty nie biegniesz tu! Anuluj! Kurczę! Trochę spalona nasza pozycja. Musimy jak najszybciej przejść gdzieś wyżej, bo myślałem, że on będzie obserwował kolegę, co się stało, a nie do nas leciał i tam miałem przygotowaną minę na taką ewentualność. O właśnie, tak, z tym tutaj gościem. Odbij! Ojejejejej, a to też jakiś oficer. Miny do zwrotu, ale widzę, że obszar oczyszczony, więc chyba więcej ich nie ma. Znaczy miny, granaty do zwrotu. Znaleziono... O! Do sejfu w magazynie. Nie miny, granaty powiedziałem. Plus jest taki, że ten magazyn mamy już oczyszczony z problemów, tak? Możemy ruszać sobie spokojnie dalej. O, jakie rękawice, ale... Nie to perki, czy jak one się tam zwały? Nothing else. Dwa strzały z wyciszonego. Najchętniej to bym wrócił teraz na tamten, po tamten wyciszony karabin, ale ten się nam przydał, trzeba przyznać. Wciąż nie znaleźliśmy tego, po co tu przyszliśmy. Nie wiem, czy możemy tak głośno biegać, bo to wiadomo, jak to w grach bywa, że na logikę rzecz biorąc, nikomu z zewnątrz nie powinno to przeszkadzać, że stawiamy głośno kroki, bo to ktokolwiek, kto tu jest na patrolu, mógłby je stawiać. O, zwłoki znalezione, niemożliwe. No, ale w praktyce to bywa tak, że o, kroki kolegów to nie rozpoznają. Nasze niekoniecznie. Gdzie ty masz ten do sejfu? Biuro logistyki. Tam ktoś chodzi, ale to na zewnątrz. Co, logistyka jest gdzieś w piwnicy? Sprawdźmy to. Udało ci się zdobyć szyfr do sejfu w biurze logistyki. Nie znam się nad planem tego miejsca, ale tak. To wygląda jak biuro logistyki, ale nie wygląda jak sejf. W żaden sposób. No to też chyba nie jest safe. Dobra, idziemy w takim razie schodami na dół. No nie podoba mi się to, że ktoś tam szuka, czy interesuje się tym ciałem, co jest niżej, ale... Nie jest dla nas specjalnie problem. Tam są jeszcze jakieś kanciapy. Niewykrywalne poszycie. Co wy tu macie? Najnowsza technologia Kriegers Marine umożliwiająca kontrolowanie mórz, a także najważniejszy element operacji Kraken. Płyty syntetycznej gumy zostały specjalnie zaprojektowane tak, by pochłaniać, ograniczać i zakłócać sygnały zwrotne aliańskich radarów. Dowództwo słyszało jedynie plotki o stworzeniu tego poszycia, jednak brakuje potwierdzenia, że płyty są wykorzystywane w walce. Wojna podwodna pochłonęła już i tak zbyt wiele ofiar. Stosowanie przez nazistów tego materiału na masową skalę tylko pogorszy sytuację. To może nam tłumaczyć, jak ten krakenik ma działać. Nie, ten kolega tam się nie za bardzo interesuje badaniami wokół. Biuro logistyki. No to nie ma żadnego wejścia, przejścia. Szukaj obszar. Tak dalej pójdzie, to zaraz trafimy na innych żołnierzy. Chyba, że... A, moment, tam są jakieś drzwi otwarte. Że niepotrzebnie się cofaliśmy aż tak bardzo. Tak. Tak, biuros! Niemieckie buros. Mam nadzieję, że w tych burosach to trzymają chociaż granaty dla nas. W ogóle to jakiś punkt obserwacyjny sąsiadów, jak zostali? No to cyk, szyfr. Drabinia, dziękuję za osiągnięcia. Pokażcie ten manifest. 31 maja. Zgodnie z ostatnimi wytycznymi cały personel został poinformowany, że płytki Alberich do Krakena mają być przewożone razem z ładunkiem wysłanym do podziemnego szpitala na
Gurensei. Tam będą oddzielone od reszty i przetransportowane do ostatecznego celu. Kwestia sprzeciwu wobec tego planu została rozwiązana, a zasadzki ruchu oporu na konwoje medyczne do kanału La Manche są mało prawdopodobne. W dodatku zaopatrzenie medyczne jest w porcie dobrze strzeżone ze względu na czarnorynkowych handlarzy z wyspy. Dodatkowa ochrona tylko pomoże naszej operacji. Got to be a cover story. Good. I know where to start on Guernsey. Okej, okay. Good. Przed nami jednak jeszcze trzy poważne misje, więc wydaje mi się, że jesteśmy w połowie naszego zadania, bo musimy zbadać główny piec, koksownię, no i zbadać stalownię. Przypuszczam, że to ostatnie to nam przyjdzie zniszczyć. Więc widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, gdzie zabierzemy się za drugą część naszego działania, ale do tej pory jest idealnie. Zero wykrycia, wszystkie cele zrealizowane, no jest fajnie. Może wrócę jeszcze w międzyczasie po granat i ruszymy dalej. Zobaczymy, jak to rozegramy. Ale widzimy się już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.